Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się siewem owsa. No i w tym odcinku będę wykorzystywał dwa moje nowe zakupy. Pierwszy z nich jest ten oto case. Jest to modyfikacja od twórców Farminga. No w poprzednim Farmingu był on w podstawowych maszynach. Tutaj mamy go jako modyfikację. No i zakupiłem sobie też większy siewnik marki Pottinger. Jest to bardzo fajny siewnik, no bo ma on opcję nawożenia oraz dodatkowo może on siać bez wcześniejszego przygotowywania pola. Chociaż tu sobie przygotowałem wcześniej pole do zasiewu, ale urosły mi chwasty, więc zajmiemy się siewem owsa. Odpalimy sobie ten ciągnik. No jest on bardzo fajny, pokażę Wam go w sklepie. No i też sprzedam jednego z moich John Deere'ów, ale to za chwilę Wam pokażę. O, zostawiłem sobie ten ciągnik, bo ten mi się bardziej podoba niż ten. No i tego sobie John Deere'a sprzedałem. Dlatego sobie stawiam, bo ten mi się bardziej podoba. No i zakupiłem sobie tego case'a. No i wygląda on następująco. Jak widzicie, ma on dość dużą moc, a jest on przy tym bardzo tani. Ja wybrałem konfigurację, dzięki której ma on 261 koni mechanicznych, no a zapłaciłem za niego 142,5 tysiąca, więc naprawdę całkiem nieźle, jak za tak mocny ciągnik. Ale okej, możemy sobie już rozłożyć ten siewnik i rozpoczniemy siew owsa. Uznałem, że zasieję sobie owiec na tym polu. No więc możemy już uruchomić siewnik, opuszczamy go, no i rozpoczynamy siew. No dobrze, że tutaj są chwasty, no to zaraz widzę, gdzie jest zasiane, a gdzie nie jest posiane. Chociaż w przyszłości nawet będę mógł siać tym siewnikiem na ściernisku bezpośrednio, bez wcześniejszego przygotowywania pola. Ale kultywator sobie oczywiście zostawiłem, bo jak będę chciał zakupić siewnik do uprawy, właściwie do siania słoneczników lub kukurydzy, no to wtedy będę potrzebował kultywator. Ok, tutaj może być trochę problematyczne zawracanie, bo jest to już dość duży zestaw. A tutaj mamy taką rzeczkę oraz drzewa, ale jakoś sobie poradzimy. Ale ten case może być bardzo fajny do takich bardziej wymagających prac, gdzie potrzeba więcej mocy. No i zastanawiam się też nad zakupem jakiejś większej beczki na mleko, bo trochę z tego mleka się zbiera, a też przy okazji przydałaby mi się większa beczka do uzupełnienia wody w szklarniach, chociaż ta woda aż tak szybko nie ubywa. Możemy nawet teraz zobaczyć sobie jeszcze szybko szklarnię. Jak widzicie, jeszcze mamy trochę wody. Trochę mniej niż połowa, no ale aż tak szybko ta woda nie ubywa z tych szklarni, więc aż tak często nie trzeba uzupełniać, ale oczywiście taka większa beczka byłaby wygodniejsza, więc tutaj zastanawiam się nad zakupem jakiejś większej beczki. No i na pewno jeśli chodzi o takie kolejne zakupy, no to będę chciał sobie zakupić większy kombajn, no i myślę, że będzie to kombajn marki John Deere. Sprzedam tego mojego klasa, no i kupię sobie większy kombajn. No i oczywiście jak zakupię większy kombajn, to w przyszłości też przydałoby się zakupić jakieś dodatkowe pole, więc może ewentualnie jakieś pole, zobaczmy, na przykład takie 41, 42, może 50, w sumie 50 byłoby fajne, bo jest tutaj pomiędzy moją łąką, a pomiędzy tym polem, na którym pracuję, więc pole numer 50 mogłoby być całkiem spoko. No ale najpierw będę chciał sobie zakupić większy kombajn, no a później zakupię sobie dodatkowe pole. Jeśli będę chciał jakieś dodatkowe zwierzęta zakupić, na przykład owce albo świnie, to mogę zakupić tamto pole, które znajduje się obok obory dla krów, no bo też jest ono takie całkiem spoko, jeśli chodzi o postawienie budynków, no bo jest ono dosyć nieregularne, więc uprawa roślin na takim polu może być trochę problematyczna, jeśli chodzi o zatrudnianie pracownika. No jest też ono też blisko obory, więc miałbym wszystkie te budynki dla zwierząt w jednym miejscu. Ale na razie raczej nie będę rozpoczynał hodowli kolejnych zwierząt. Może ewentualnie w przyszłości owce. No to raczej trochę później. Teraz będę chciał rozbudować moje gospodarstwo, czyli zakupię sobie kombajn oraz powiększę moją ilość pól, czyli zakupię sobie dodatkowe tereny z polami. No i może ewentualnie poszedłbym w jakieś przetwórstwo, może jakiś młyn albo tłoczarnia oleju. Skoro mam krowy, to może przydałaby się też jakaś mleczarnia, więc też można pomyśleć nad postawieniem takich budynków do przetwórstwa. Ale mogę też się zastanowić nad uprawą winogron albo oliwek.
Chociaż zobaczę, czy wcześniej zacznę uprawę winogron albo oliwek w serii pierwszej, czy w serii drugiej. W serii drugiej zbieram teraz pieniądze na zakup lasu oraz maszyn do pracy w lesie. No więc sadownictwo będzie tam trochę później, no tutaj chcę zakupić więcej pól oraz zakupić większy kombajn, więc tutaj raczej też później zajmę się sadownictwem. No troszkę też te budynki przeszkadzają w zawracaniu, ale jakoś sobie tu damy radę. No ale już praca tym siemiennikiem idzie znacznie szybciej niż tym, który dostałem na początek, no bo ten ma już dość sporą szerokość roboczą. No i fajnie, że ma też opcję nawożenia, więc nie muszę aż tak często nawozić tych pól. Wystarczy później jeszcze raz ustawię pracownika, żeby rozsiał nawóz rozsiewaczem, no i już będzie pole w 100% nawiezione. No i też będę mógł zaoszczędzić sporo czasu, bo będę mógł zasiać nowe uprawy bezpośrednio na ściernisku. Muszę się trochę wycofać, żeby sobie łatwiej zawrócić przed tymi drzewami. Ale ogólnie spoko wyglądają te pola. I ogólnie też ten teren bardzo ładnie wygląda. Tutaj taka rzeczka płynie, te drzewa, które rosną wokół niej. Naprawdę tutaj James postarał się, jeśli chodzi o stworzenie tej mapy. Chociaż ta mapa europejska też jest bardzo fajna. Też mamy tam kilka naprawdę ciekawych miejsc do zwiedzania. Na przykład ten zamek jest. No tu też mamy kilka ciekawych miejsc, jest wieża widokowa, mamy też labirynt w kukurydzy. No więc fajnie, że Giants nadaje takie różne ciekawe rzeczy. Mamy też tutaj takie bardzo fajne skały oraz jaskinie na tej mapie. Okej, może jeszcze zobaczymy tego case'a w środku. No wygląda on następująco, jest to już trochę starszy ciągnik, więc aż tak dużo technologii nie jest, nie ma w nim, ale i tak wygląda on bardzo fajnie. Ale przez to, że jest to starszy ciągnik, no to ma on bardzo dużą moc, a przy tym jest tani. No więc na start naprawdę jest bardzo fajny. Myślę, że mamy obsianą połowę pola, więc całkiem szybko poszło. No ale taki siewnik był bardzo przydatny na takie gospodarstwo, no jednak tamten mały siewnik no już sprawiał, że zasiewy szły dosyć długo. No i tutaj przydał mi się taki duży siewnik. No też ten case może fajnie pasować na gospodarstwo amerykańskie. Bardzo ładnie on wygląda. No jeśli chodzi o taki kolejny ciągnik, który chciałbym kupić w przyszłości, to może ewentualnie mogę to być Valtra, która jest w małych ciągnikach. O właśnie ta Valtra, myślę, że też może być spoko, taki mniejszy ciągnik na późniejszym etapie. Na razie i tak będę chciał zakupić nowy kombajn oraz jakieś nowe pole.
No ale później bym uznał, że potrzebuję dodatkowy czwarty ciągnik do takich mniejszych prac, no to myślę, że te kawaletra mogłyby być całkiem spoko, na przykład do pracy z chwastownikiem, albo na przykład przy sianokosach do zgrabiania lub przetrząsania siana. Mogłaby być ona całkiem spoko. A szkoda, że w tym farmingu nie ma aż tak dużo ciągników marki Valtra, bo w 17 albo w 19. Bo teraz mamy chyba dwa ciągniki marki Valtra, ten, który przed chwilą pokazywałem, oraz ten, który dostajemy na początek na mapce europejskiej. No a szkoda, że nie ma więcej tych ciągników, bo jednak w poprzednich farmingach mieliśmy większy wybór, jeśli chodzi o te ciągniki, no i były one naprawdę bardzo fajne. No ale też pamiętam, że w poprzednim farmingu była nawet modyfikacja, i to chyba była modyfikacja od twórców farminga na Valtra, która pobiła rekord prędkości, jeśli chodzi o ciągnik. Nawet chyba testowałem na odcinku z farminga 19. No więc też całkiem spoko, że taka modyfikacja się pojawiła. No tutaj może Giant Software albo jakiś inny modder doda jakieś modyfikacje na ciągniki marki Valtra. Chociaż i tak w tym farmingu mam naprawdę ogromny wybór ciągników, na przykład doszła nowa marka McCormick oraz Landini, które też mają bardzo fajne ciągniki. Jest dużo ciągników marki Massey Ferguson, też sporo New Hollandów, Case'ów. Są też oczywiście Fendy, ciągniki marki Class, John Deere, więc ten wybór jest naprawdę spory. W sumie to w farmingu 9 mieliśmy kilka Fendów, w 11 było bardzo dużo ciągników marki Deutscher i właściwie to chyba była jedyna marka ciągników, no bo oprócz tego były dwa Lizardy, które były po prostu ciągnikami z wymyślonej marki przez twórców farminga. No dopiero w farmingu 13 już doszło więcej maszyn. Doszły na przykład te dwa duże Case'y. Były też ciągniki marki Same, chyba Lamborghini też było. Też ten żółty ciągnik chyba Buchler był też. Horliman był też, więc tam już trochę tych ciągników doszło w farmingu 13, no i tam już się zrobiła większa różnorodność. Oczywiście w farmingu 15 doszła marka New Holland. W farmingu 17 powrócił Fendt oraz pojawił się Massey Ferguson, Valtra oraz Challenger. No więc tu już mieliśmy znacznie większy wybór. W 19 też dołączył John Deere. No i też tam w dodatku pojawił się Class, no a teraz w farmingu 22 mamy już ciągniki marki Class w podstawowej wersji gry, więc praktycznie mamy tutaj największe marki produkujące maszyny rolnicze. W dodatku też pojawiły się maszyny Kubota, więc też mamy tutaj kolejną markę. Ogólnie tutaj mamy spory wybór maszyn, też dużo kombajnów. No i też fajnie, że Giants dodaje różne nowe maszyny, tak jak na przykład w dodatku Kubota, albo też czasami w aktualizacjach dodają jakieś darmowe maszyny. Lub też jako modyfikację, chociaż jako modyfikacja zazwyczaj pojawiają się maszyny, które już były w poprzednich farmingach. No a w aktualizacjach czasami dodają jakieś nowe maszyny. Lub też w DLC, tylko że oczywiście dodatki są płatne, to i te modyfikacje lub aktualizacje są darmowe, więc też możemy tutaj dostać parę ciekawych maszyn. No jeszcze parę przejazdów zostało i powinniśmy już skończyć obsiewać to pole. No widzę, że dosyć szybko to poszło, a tutaj pociąg sobie jedzie. Też fajnie to wygląda, że tutaj mamy linię kolejową na środku mapy i sobie tutaj pociąg przejeżdża.
Okej, ale myślę, że resztę tego wstawię sobie już poza odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.